Witajcie. W tym momencie znajduję się na ulicy Opier Pirleja w Radomiu. Przede mną widać cmentarz. Natomiast tutaj mamy taką symboliczną mogiłę, za którą Niemcy w czasie II wojny światowej dokonywali masowych mordów na Polakach. I tutaj moje wielkie podziękowania dla pana Jacka Kwiatkowskiego ze Śladami Przeszłości Radom, który nakierował mnie, pomógł mi w odnajdowaniu miejsc pamięci w dystrykcie radomskim, za co mu jeszcze raz wielka, wielka chwała. A my, cóż, powoli kierujemy się już na cmentarz, na którym znajduje się około 15 tysięcy ofiar hitleryzmu w dystrykcie radomskim. Znajdujemy się już na cmentarzu na Firleju. No i tu już możecie sobie zobaczyć, jaki tego jest ogrom. Tu mamy ogrodzenie. Kwatera wojenna ofiar terroru okupanta niemieckiego z lat II wojny światowej, Radom Firlej. W tym miejscu spoczywają prochy około 12 do 15 tysięcy Polaków, Żydów i osób innych narodowości, mieszkańców Radomia oraz miast, miasteczek, wsi centralnej Polski, zamordowanych w masowych egzekucjach w latach 1939-1945. Tu pochowano również ofiary ekshumowane z innych miejsc straceń regionu radomskiego. Cześć ich pamięci. No i już. Jak widzicie, tutaj też to jest bardzo, bardzo duży teren. Musiałem chwilę zaczekać, bo tutaj panowie kosili i chwała im za to. Dobrze, że dba się o takie miejsca. Widzicie, tutaj te krzyże są w takich rządkach. Z jednej i z drugiej strony. Tutaj mamy takie alejki. Miejsce spoczynku 70 mieszkańców Stefankowa i okolic pomordowanych przez okupanta hitlerowskiego 4 kwietnia 1940 roku. Cześć ich pamięci. Tu my mamy mieszkańców Starachowic, Wierzbnika pochowanych, wyszczególnione nazwiska, tam podobnie. Tutaj mamy jakiś pomnik.
Badowski. Niestety bardzo niewyraźne już napisy. Tu jeszcze mamy jakiegoś kwiatuszka. Pamięci Żydów Ostrowca, Radomia, Kielc i okolic zamordowanych w Pirleju przez nazistów niemieckich w latach 1942-1945. Edward Rybacki, lekarz weterynarii, członek ZWZ, żył lat 33, zamordowany przez hitlerowców 24 maja 1940 roku na Pirleju. W tym dniu rozstrzelano 120 osób. Pamięci mieszkańców Gałek, Gielniowa i Mechalina, rozstrzelanych w dniu 4 kwietnia 1940 roku przez hitlerowskiego okupanta za współpracę z wydzielonym oddziałem Wojska Polskiego, majora Henryka Dobrzeńskiego-Hubala. I tutaj są wyszczególnione nazwiska kolei z Gałek. Gielniowa i Mechlina. My się już kierujemy do głównego obelisku. Też ciągle prace trwają. Przepraszam za hałas, no ale nic na to nie poradzę. Jak widzicie, obelisk jest ogromny. Tutaj mamy maszt, flagę. Napis: w hołdzie zamordowanym przez hitlerowskiego okupanta w latach 1939-1945 społeczeństwa Radioma 1975 rok. Uch, ale się kurzy. Mam nadzieję, że coś się nagra. Tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobyłam was z grobów, ludu mój. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli. Stoimy na miejscu największej kaźni ziemi radomskiej, miejscu święconemu cierpieniom krwi około 15 tysięcy naszych braci i sióstr zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945. Pomnik wzniesiony w 1975 roku, a przebudowany w 2005. Jest znakiem miłości Boga do człowieka górującym nad mogiłami, których pozostawiamy potomnym, aby czas nie przyćmił pamięci o tej bolesnej historii. Rodacy. Orzeł. No jest to ogromne. Nic to. Powoli się zbieramy z tego miejsca. Kierujemy się w następne. Także trzymajcie się i do następnego.